Wasz ład, bezład okazało się, jest wielkim niewypałem. Widzimy dzisiaj, co się dzieje. Ja się niczego nie boję, a na pewno was się nie boję, panowie. Już się nic bardziej zepsuć nie da. Po prostu zrujnowaliście nasz kraj. Dzisiaj widzimy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inflację. Dzisiaj widzimy, co się dzieje z drożyzną i jeszcze w całej tej trudnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju wprowadzacie w ogóle bez przemyślenia ład, który okazał się dla drążycie tym tak na dobrą sprawę kieszenie Polek i Polaków. Proszę sobie poczytać opinie ekspertów, opinie Rady Pracodawców, opinie Rady Przedsiębiorczości, opinie Krajowej Rady Administracji Skarbowej. Co się wydarzyło? Zrobiliście potworny bałagan w naszym kraju, bałagan podatkowo-składkowy i dzisiaj nie potraficie z tego wyjść na dobrą sprawę. A pan ich nie zarzuca, panie pośle, dlatego że pan mówi o tym, że tu nie potrafimy się porozumieć. Ja panu przypomnę, kto o kim mówił, jeśli chodzi o Miękiszona. Jak wygląda dzisiaj wasza popękana, zjednoczona, niezjednoczona prawica, gdzie wam brakuje czasem nawet kilku głosów do tego, żeby wygrać określone ważne głosowania. Jak to dzisiaj wygląda? Ja się o to oczywiście nie martwię, tylko naprawdę niech pan nas nie poucza, bo zrujnowaliście to państwo, niestety.